udział w Eucharystii lub uczynią to wieczorem. Ekscelencjo księże biskupie, początki naszej parafii, początki tutejszego kościoła związane są z rokiem 1401, kiedy Paulini przybyli do tego wyjątkowego, wspaniałego miasta. Kościół, w którym znajdujemy się, był konsekrowany w 1680 roku, a Paulini ze względu na kasatę zakonu i klasztoru musieli opuścić to miejsce w 1864 roku. Powrócili tutaj po 120 latach w 1900 ratajcie. Z parafii pochodzi kilkunastu kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Obecnie w nowicjacie paulińskim w Leśniowie przebywa jeden nasz parafianin. Dużą część naszej parafii stanowią ludzie starsi, emeryci i renciści. Z każdym rokiem zmniejsza się liczba parafian. Wielu młodych wyjeżdża na studia do dużych miast i często tam podejmują pracę lub znajdują ją poza granicami naszego kraju. W parafii istnieje kilka grup duszpasterskich. Należą do nich rada parafialna, liturgiczna służba ołtarza dzieci, młodzieży i dorosłych, chór lira, schora dziecięco-młodzieżowa, róże żywego różańca, straż honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa, bractwo Pana Jezusa Pięciorańskiego, jedna grupa neokatechumenalna, grupa dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej oraz dla młodzieży przed bierzmowaniem. Katechezą obejmujemy młodzież liceum ogólnokształcącego, które znajduje się na terenie naszej parafii oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Jednym z problemów duszpasterskich jest dla nas brak kontaktu z dziećmi szkół podstawowych i gimnazjum, które mieszkają na terenie naszej parafii, a uczęszczają do szkół na terenie całego miasta. Księże biskupie, w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy na różne sposoby włączają się w życie naszej parafii. Angażują się we wspólnoty duszpasterskie i sprawiają, że nasz Kościół jest miejscem spotkania ludzi ze sobą i z Bogiem. Jednocześnie chcę powiedzieć, że zauważa się obojętność i dystans wielu parafian wobec praktyk religijnych. Na pewno powodów jest tutaj wiele. Należy zaliczyć do nich m.in. brak osobistego doświadczenia Boga, hedonistyczny sposób życia i traktowanie Kościoła jako instytucji, która potrzebna jest do załatwienia pewnych formalności. Zdajemy sobie sprawę, że jest to wezwanie do jeszcze większej naszej gorliwości i poszukiwania zagubionych owiec. Mamy nadzieję, że dopomoże nam w tym rok miłosierdzia, który został zapowiedziany przez papieża Franciszka oraz Światowe Dni Młodzieży, jakie będziemy przeżywać w Polsce w przyszłym roku. Drogi księże biskupie, od ostatniej wizytacji podejmowane były różne inwestycje w naszej parafii. Do najważniejszych należy zaliczyć wymiana i przebudowa dachu na klasztorze oraz wykonanie elewacji zewnętrznych, remont ołtarza świętego Józefa, wykonanie dwóch konfesjonałów szafowych, instalacja systemu przeciwpożarowego i instalacja multimedialna. Duży wkład parafia ponosi w administrowanie cmentarza grzebalnego. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji dotyczącej remontu dachu na kościele. Prosimy księdza biskupa o sprawowanie Eucharystii w intencji naszej wspólnoty parafialnej, wszystkich grup duszpasterskich, przyjaciół i sympatyków naszej parafii, a szczególnie w intencji młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania. Prosimy także księdza biskupa o pouczenie pasterskie i błogosławieństwo, abyśmy wychodząc z wieczornika Eucharystii w mocy Ducha Świętego mogli świadczyć.
Macie piękny kościół. Jak się tak wchodzi, pewnie wy jesteście do tego przyzwyczajeni, ale rzeczywiście to na tym terenie taka perła. Spotkałem się z radą parafialną, jestem tutaj od godzin porannych, ale z racji stacji pasterskiej, do której biskup jest obligowany po upływie 5 lat, być w każdej parafii diecezji, ja dzisiaj ten obowiązek tutaj wypełniam. I wysłuchaliśmy sprawozdań księdza proboszcza, szkoła katechetycznej, wizytacji gospodarczej. To mnie upoważnia, żeby wam, kochani parafianie, bardzo serdecznie podziękować za waszą ofiarność, gorliwość, bo parafia jest stosunkowo niewielka uczelnia, a starajcie się partycypować i mieć udział w tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Nie mam żadnych takich zastrzeżeń, uwag. Z tego, co widzę, co jest też dotykalne, ale widoczne z tego, co kancelarii parafialnej widziałem, ta ofiarność i zapewnienie intencji mszanych, to wszystko daje obraz, że parafianie są żywą cząstką Kościoła. Bo choćby Kościół był najpiękniejszy jako budowa i zadbany, święty Paweł wygłosił tak piękne kazanie, że wielu Żydów się nawróciło. Słyszeliśmy, że Duch Święty stąpi na prosto postacią języków, że widać, a przecież Duch Święty to nie mówi. To nie ja, a daje moc i siłę. Nie wierzymy w Trójcę Przenajświętszą, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Zobaczcie, Kościół istnieje ponad 2000 lat. I mówimy, że w tym, co jest pokorzone w sprawach wiary i moralności przez Kościół, w tym Kościół jest nieomylny. Co to znaczy, że do Pantyki wierzę na to, co uważa o Dziecię? Ponad 2000 lat nigdy nic nie było pokorzone, co by trzeba było odchować. W tym jest asystencja Ducha Świętego, że to nauka Bogu przekazuje się zgodnie z wolą Bożą. I dlatego też tak ogromnie znaczy znak Kościół, walka z Kościołem, bo to nie jest ze świata. I na przykład jak Kościół mówi, że nie wolno zabijać ani dziecka pod sercem, ani starca, co jest eutanazją, już w części Europy jest legalne. Nie zabijać znaczy nie zabijać. I to nie dlatego, że papież tak mówi, że biskup, że ksiądz ma takie prawo ustanowić. Zauważcie, że święty Jan Paweł II, który był papieżem, gdzie to wszystkich zakątków świata starał się być tym świadkiem, docierał tam, ale wszędzie upominał się o godność ludzką, ludzi słabych. I ciekawe, że mówił krótko, głosił na to i wymaga, a młodzi ludzie tak zamyśli. To im nie przeszkadzało. Czuli tą miłość ojcowską. I my jesteśmy dumni, jak Polacy, że z naszego narodu wyrósł taki święty człowiek. Niektórzy mówią, że to był cud, a nawet kilka cudów. Pierwsze po 455 latach. Pierwszy papież nie mówił. Nie dowierzałem. Wtedy jeszcze skarb komunistycznego z żelaznej kultury. Życzę do jego przyjęcia. Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do wierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego w wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Droga młodzieży, podjęcie przez to.
wzmocnij nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wyznajcie wiarę. Pytam, skarbie naszego Pana, narodzonego z Marii Dziewicy, męczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych, zasiada po prawicy Ojca. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana Jezusa, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie wyśmowania, tak jak apostołowie otrzymali go w dzień pięćdziesiątnicy? Czy wierzysz w świętość powszechną, co mamy święty, w odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Tak męstwa, ducha umiejętności, pobożności, napełnij duchę Twojej pojaźni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do ołtarza zbliża się procesja zdrowia. Czuć się o wspólne dobro. Przyjmij ten dar na rzecz naszego Kościoła i spraw, aby nasza modlitwa wznosiła się do Ciebie, jak złączka światła. Wino i wodę. Przyjmij, Ojcze, to wino i przemień je mocą Ducha Świętego w krew Twojego Syna, aby ugasić nasze pragnienie, jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem. Patena z hostią i puszka z komunikantami. Boże, przyjmij ten biały chleb, owoc ziemi i pracy ludzkiej i przemień go w ciało Twojego Syna, aby nas nakarmić. Panie Jezu, przyjmij dalej naszych serc, przemień je i uśmiech. Błogosławię jesteś, Panie Boże, wszechświat. Thank you.
dalsze lata, długie lata usługi biskupiej, pasterskiej, tych wszystkich darów, które dziś otrzymała młodzież. Darów